Pochody pierwszomajowe kojarzy się najczęściej z czasami PRL-u, hucznie wtedy obchodzonym świętem pracy, a niewiele osób wie i pamięta, że 1 maja obchodzono w Limanowej znacznie, znacznie wcześniej. Warto tutaj przypomnieć słowa, które pisał na ten temat pan Jan Wielek, a pisał tak. Pierwszomajowe święto ustanowione w roku 1889 przez Kongres Pierwszej Unii Działogowskiej w Limanowej obchodzono jeszcze przed I wojną światową, a potem w okresie międzywojennym. Organizowali je pod patronatem Polskiej Partii Socjalistycznej robotnicy rafinerii nafty w Sowlinach. A co ciekawe, uroczystości te łączono wówczas z nabożeństwem w kościele. Po II wojnie światowej pierwszy dzień maja stał się głównym świętem klasy robotniczej. Ja patrzyłem na to oczami dziecka, sam zresztą czasem też w tych obchodach brałem udział. I dla dzieci to był przede wszystkim teatr. Wspaniałe widowisko, które w takim szalonym miasteczku rzadko się zdarzało. Dlatego, że to nie były tylko kolumny ze szturmówkami czy z jakimiś hasłami, ale był to też chorowód żywych obrazów. Zakładom pracy zależało na tym, żeby pokazać swoją działalność. Pamiętam, że na takiej platformie za ciągnikiem albo na skrzyni samochodu ciężarowego właśnie takie obrazy żywe urządzono. Była na przykład wędzarnia, w której wisiały kiełbasy i tam dym pachnący się wokół rozchodził. Na samochodzie takiej sanitarce z czasów II wojny światowej, jeszcze pogotowie białolimańskie, stał bocian na gnieździe i trzymał w dziobie w takim zawiniątku lalkę niemowlaka. No było wiele właśnie takich obrazów. Strażacy na drabinie, która była ustawiona na samochodzie, coś tam polewali trochę tą wodą i prowadzono też na powrozach takie kukły imperialistów, wrogów socjalizmu. No, dla nas dzieci, które nie interesowały się treścią haseł i nie bardzo w ogóle je rozumiały, to były jakieś groźne postacie, takie wielkoludy z baśni, które znaliśmy. Tak przyjmowaliśmy te pochody wtedy. Obejrzyjmy sobie zdjęcia z tych pochodów, które zachowały się dzięki temu, że przed laty, w pierwszych latach 50. wykonał je limanowski pedagog Liceum Pedagogicznego Stefan Bieda. Wspominając tamte pierwszomajowe obchody z początku lat 50., nie chciałbym się wdawać w polityczną ocenę tych wydarzeń, tego, co się działo. Chciałbym, żeby potraktować te zdjęcia, które będziemy oglądać, czy które oglądamy, jako dokumentację tamtych czasów, jako obraz i miasta, bo przecież w tle widać budynki albo ich brak. Możemy na tych zdjęciach zobaczyć, jak ludzie byli ubrani, jakimi samochodami wówczas jeżdżono, jaka panowała moda. A rekwizyty, które uczestnicy tych pochodów niosą, hasła, sposób organizacji pochodu, portrety widoczne nad tłumem, będą mówiły same za siebie.